Was bardzo serdecznie w drugim dniu naszej wspólnej podróży. Nasze autko wyjechało nowe z salonu i wyruszyło w drogę. Co dzisiaj zobaczy? Uśmiechnięty samochodzik jedzie szeroką autostradą, sam, bez żadnych przeszkód. Jest szczęśliwy. Piękne niebo, świeci słońce, wokół zielona trawa, kwiaty, piękne widoki. Tak jak ten samochód został najpierw wyprodukowany, by jeździć, tak Bóg nas stworzył z miłości, abyśmy mogli z Nim żyć. Teraz posłuchajcie, jak to było z tym stworzeniem świata w Piśmie Świętym. Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Na rozkaz Pana, Boga, wyrosły z gleby wszelkie drzewa, miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące, oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród. Ponieważ Bóg nas kocha, chce dla nas wszystkiego, co najlepsze, co piękne i dobre. Taki jest świat opisany w przeczytanym fragmencie. Ogród z wieloma drzewami, na tych drzewach rosną smaczne i miłe z wyglądu owoce. Przez ogród przepływa rzeka, która go nawadnia. Jest to teren pełen bogactw złota. Bóg przygotował takie miejsce dla ludzi, aby razem z Nim żyli w radości. Zaplanował dla nas szczęście, tak jak ten piękny samochód, który jedzie po szerokiej, równej autostradzie specjalnie dla niego przygotowanej. Jest zadowolony i szczęśliwy. Zapraszam Was teraz do wspólnej modlitwy, abyśmy razem dziękowali Bogu za piękny świat, który stworzył. Panie Boże, dziękujemy Ci, że tak pięknie stworzyłeś świat, że stworzyłeś drzewa, trawę, kwiaty, słońce, które daje światło i ciepło. Dziękuję Ci, że stworzyłeś ptaki, które pięknie śpiewają, rzeki i strumienie. Dziękuję, że stworzyłeś wszystkie piękne miejsca, gdzie mogę chodzić, spacerować, jeździć na wycieczki. Dziękuję Ci, że mnie tak bardzo kochasz, że to z miłości do mnie to wszystko stworzyłeś. Cześć! Pora na kolejne zadanie.
Zadanie numer 2. Co daje Ci radość i wywołuje uśmiech na twarzy? Może to jest osoba, zwierzątko lub przedmiot? Narysuj to. Zachęcam, by przesłać zdjęcie wykonanego rysunku na adres mailowy, który znajduje się pod filmem. Jeśli to zrobisz, na sobotnim spotkaniu o 11:00 będziesz mógł zobaczyć swoją pracę. Nie zapomnij odebrać swojej nagrody za wczorajsze zadanie. Znajduje się ona w linku na końcu filmiku. Do zobaczenia!